Cześć, ja nazywam się Jakub Szendler i witam w kolejnym odcinku Cenię Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Dzisiaj powiemy sobie o programowaniu pięciosiówki. Każdy jak myśli pięciosi, to takie fikołki jak na YouTubie, turbiny, łopatki. Ale nie oszukujmy się, lwia część tego, co się robi na pięciosiówkach, to obrówki typowo pozycjonowane. Wystarczy nam maszyna mniej sztywna, wolniejsza, znacznie tańsza, a dzięki temu unikamy masy przełożeń zamocowań. Tak? Każdy o tym wie, że czasem jeden detal trzeba kurczę w tym imadle przerzucić na 5 razy i za każdym razem trzeba się od nowa mierzyć i stracić dokładność i zastanawiać się, czy jest dobrze dobite. A tutaj właściwie programowanie nawet z palucha pięciosiówki, co mam nadzieję dzisiaj zobaczycie, jest banalnie proste dzięki jednej prostej komendzie, dzięki komendzie DWO. I właściwie wszystko leci z automatu. Także to zapraszam do oglądania. Zanim rozpoczniemy cokolwiek robić na maszynie, wiadomo, że musimy sobie wyosiować detal. I w wypadku pięciosiówki zaleta jest taka, że nie musimy dobijać młotkiem detalu czy imadła. Możemy wszystko zrobić programowo, znaczy się po prostu obrócić sobie w offsetach oś zwykle C, na tej maszynie akurat B, bo to jest troszkę starsza maszyna, ale zwykle C. No i właściwie na 3 razy, czyli dość szybko moim zdaniem, obracając sobie oś, można bardzo łatwo wyprowadzić sobie tą równoległość do osi X. No i odczytać wtedy z panelu, że pozycja 0, którą powinniśmy wpisać do offsetów za pomocą przycisku Part 0 Set oczywiście, bo nie ma sensu jej przepisywać ręcznie, wynosi 0.323. Ale zaleta jest taka, że tak naprawdę nie musimy nawet tego robić z czujnika zegarowego, bo przecież większość maszyn jest wyposażona w sondę. Angle Corner Measure na nowym sterowaniu, na starym sterowaniu to by był po prostu pomiar zewnętrznego narożnika, pozwala nam na zmierzenie tego kąta z automatu poprzez sondę, poprzez puknięcie dwóch punktów na każdej ściance, bo jeżeli znamy odległość między tymi punktami i znamy ich odległość w Y również, czyli tak jakby ten uchyt, no to bardzo łatwo z arcus tangens maszyna jest w stanie sobie wyliczyć, jaki jest to kąt. No i ona wyliczyła akurat 327, tak, 0.327. Zamiast się kręcić ręcznie na tą pozycję, mogę też po prostu obrócić sobie oś, korzystając z G0, G91 i B, zmienna zgodna z kątem, który został zmierzony. 189 zmienna w reniszole zawsze odpowiada za kąt. No i dla potwierdzenia, żeby nie było, że to ściema, oczywiście przykładam czujnik, no i mogę sobie sprawdzić, ale będzie to dokładniejsze niż to, co ja zrobiłem, bo ja tam miałem powiedzmy, no może pół działki uchybu, tak, pi razy drzwi. Natomiast tutaj ta wskazówka faktycznie ładniutko sobie stoi i właściwie ani myśli uciec. No i co? Jeżeli już mamy detal ustawiony, to teraz spróbujemy sobie napisać banalny program na nawiercenie jednego otworu na środku. Na x0, y0 wiercimy do z-1. Jakby nawet nie będę mówił, jak ten program dokładnie wygląda, bo no, przecież wiecie, jak napisać program na wywiercenie otworu. Baza jest ustawiona na środku, na górze, tak jak zwykle u mnie, nic się nie zmieniło. Także cyk, mamy otworek. No i teraz problem pojawi się taki, że z racji tego, że detal nie był wyosiowany w imadle, jest wyraźnie wyrzucony w lewą stronę celowo, jak też samo imadło nie jest wyosiowane, ten punkt jakby 0,0, ten punkt, który nawierciliśmy, będzie nam tańczył w momencie, kiedy obracam moją oś C, czy oś B na tej maszynie. Więc jeżeli spróbowałbym teraz nawiercić drugi punkt na 0,0 i B180, no to oczywiście on zupełnie nie zgadza się z tym podstawowym, więc to jest problem. No i jak sobie z tym poradzić? Wykorzystać funkcję Dynamic Work Offset, czyli komendę G254. To jest bardzo proste, jedyne co muszę zrobić to wpisać 254 przed obróbką, ale po obrocie i 255 po obróbce. Oczywiście po przeniesieniu tego układu za pomocą 254 muszę wrzucić od nowa pozycję X0, Y0, no bo ta komenda zmieni tak naprawdę pozycję bazy. Więc DWO ma za zadanie jakby przenieść bazę w układzie roboczym maszyny, nie zmieniając natomiast wektorów osi. W dalszym ciągu osie zostają tak, jak były zawsze osie maszynowe. Z czym to się wiąże? Jeżeli teraz napiszę sobie G54 w tym miejscu, ten środek jest moim 0,0, przecież go zmierzyliśmy, wiemy, nawierciliśmy i on jest poprawny, po czym spróbuję sobie obrócić kołyskę, oś A, to jakby punkt, od którego będę się teraz programował, nie znajduje się już na górze detalu, a znajduje się teraz w środku detalu w osi Z. A za to po Y obecnym znajduje się po naszej stronie zamiast na środku całej kostki. Więc jeżeli kosteczka ma 60, to oznacza, że od środka będzie miała pewnie 30, no bo matematyka tutaj raczej jest w miarę prosta i nie kłamie. To znaczy, że nasz program obróbkowy trzeba by teraz troszeczkę poprzerabiać, żeby był w stanie nawiercić nam punkcik na środku tej ścianki. Pierwsza rzecz, Z40 najazdowa, dlatego że 10 mm nad materiałem chciałem mieć ten punkt, prawda, który między otworami byłby wykorzystany w G99.
jak FG98, przepraszam, jak też RK31, ZK29, no bo 30 to jest górna powierzchnia. Liczymy bazę od tego samego miejsca, w którym była, czyli też, żeby wywiercić otwór jakby nie na krańcu detalu, tylko trochę dalej, oczywiście muszę przesunąć Y, inaczej pół wiertła pracowałoby poza materiałem. Więc DWO przenosi nam bazę na ten sam punkt na detalu, czyli punkcik, który był na detalu zerem, jest wiecznym zerem, względem którego mogę wszystko zaprogramować. No i w tym wypadku uzyskałem otwór 5 mm od tej górnej ścianki, na środku po X-ie, no i oczywiście na górnej powierzchni milimetr w głąb. Drugi wymiar, dla przypomnienia, to 90, czyli mamy 45 mm na stronę, więc jeżeli chciałbym nawiercić otwór na środku tej ścianki, to znów tak naprawdę musiałbym jedynie zmodyfikować troszeczkę zety, więc na początek kąty, na których będę pracował, później Z, ten początkowy, skoro było 45 do powierzchni, no to 55 będzie naszą powierzchnią 10 od. No i RK i ZK zgodnie z logiką 46 i 44. I to powinno nam, jeżeli wszystko jakby przemyśleliśmy dobrze, wykonać otwór na środku tej ścianki. Cyk, mamy gotowy otworek, wszystko działa tak jak powinniśmy. 5 osi pozycjonowane jest banalnie proste. Każdy z tych punktów znajduje się teraz na środku swojej ścianki, prawda, wzdłuż detalu, no bo tam po głębokości to już się tym nie przejmowałem, niezależnie od tego, czy detal był wyosiowany, czy nie. Jeżeli natomiast chciałbym zrobić wiele operacji jakby w jednym programie, no bo tak zwykle się to robi, tak, nie ma sensu pisać programu na jedno zamocowanie, znaczy na jedną pozycję, na jeden kąt, to musiałbym po prostu rozpisać sobie to, tak żebyśmy mieli jakby takie gotowe bloki, czyli obróbka, podjazd do góry, po czym skręcanie, nowe G254, czyli ustaw teraz bazę w tym nowym miejscu, w którym znajduje się mój detal. Po całej obróbce, tutaj dodałem dwa dodatkowe otworki, żeby nam ich wyszło trochę więcej. Po całej obróbce odwołanie 255, wyjazd do góry, nowe kąty, znów włączenie translacji i znów współrzędne i znów wiercenie. Czyli takie bloki składające się z kąta DWO, obróbki wyłącz DWO, kąt DWO, obróbka wyłącz DWO. I w ten sposób z takich bloków mogę sobie ułożyć cały program, który później jeszcze na końcu jakby podeprę tym, żeby mi się wyzerowały stały po obróbce, co spowoduje efekt, w którym wszystkie otwory zostaną nawiercone w jednym programie i tak jak widzimy, wszystko powinno grać. I oczywiście mówię tutaj na razie o obróbkach pozycjonowanych. Obróbki ciągłe to jest coś, czego raczej z palca się nie pisze zbyt często, chociaż jest to jak najbardziej możliwe, ale w tym materiale skupimy się na obróbkach pozycjonowanych, no bo nie oszukujmy się, tak jak wspomniałem na wstępie, to one stanowią lwią część obróbek i często detale, które nie wyglądają jak typowe detale pięciosiowe, jednak wymagają na przykład w tym wypadku czterech zamocowań, tak? Czyli góra, bok, bok, no i tył do dokończenia. A my zrobimy to w zamocowaniach dwóch. Jeden do zrobienia wszystkiego no i w ostatnim zamocowaniu jedynie splanować naddatki i jesteśmy w domu, mamy wszystko gotowe. Co jeżeli natomiast jesteście użytkownikami, którzy bardzo nie lubią programowania z palca i wy korzystacie tylko z CAM-a i usilnie się tego trzymacie, że programowanie z palca nie jest Wam potrzebne do niczego, pokażę Wam, jak w takim razie taki prosty detal zrobić w CAM-ie. Natomiast warto wspomnieć o tym, że żeby DWO działało, musimy mieć włączoną tą opcję i aktywowaną na ekranie osi obrotowych. To jest najważniejsza rzecz. Bez tego oczywiście DWO nie jesteśmy w stanie wykorzystać. Plus zmierzony punktem RZP w trakcie szkolenia na maszynie albo w trakcie serwisu zawsze pokazujemy, jak to zrobić. Ewentualnie nakręcę kiedyś też o tym materiał, bo to też ciekawa rzecz, ale to jest materiał na przyszłość. W CAM-ie ustawiłem mój detal, powiedzmy, że podobny jak na maszynie, zamodelowałem na nim otworki, no i teraz jak je zrobić? Na górnej powierzchni sprawa jest prosta, tak jak zawsze, jeżeli korzystacie ze splita, to nie będzie dla Was nic nowego, rozpoznaję strukturę górnych otworów, dodaję do nich operacje wiercenia, ok, i mam wierconko, tu sprawa jest jasna. Jeżeli chciałbym rozpoznać teraz otwory, które są z tyłu detalu, to tak długo, jeżeli rozpoznaję je jakby z elementów geometrycznych całego przedmiotu, które faktycznie są zamodelowane, to problemu nie ma. Program sam rozpoznaje wszystkie działania pięciosiowe, więc on już wie, z której strony to wiercić. Jedyne, co muszę sprawdzić, to to, czy na pewno mam poprawnie wybrane śledzenie punktu bazowego. Ono powinno się samo włączyć w oparciu o to, jak jest skalibrowany szablon. Taką kalibrację szablonu też zawsze macie w trakcie szkolenia, ewentualnie już przy zakupie samego programu otrzymujecie szablon do Waszej maszyny. Natomiast jeżeli chciałbym zrobić otwory, które nie istnieją, czyli ja sobie tylko stworzyłem punkciki, to program niestety nie wie o tym, jak te otwory mają być wiercone. Znaczy się, on nie jest świadomy tego, że one są od boku, on widzi tylko punkty. Jeżeli macie taką robotę i albo chcecie użyć łańcucha ręcznego, albo łańcucha auto, generalnie czegoś, co nie rozpoznaje z elementów bryłowych, a z krawędziowych, to muszę wcześniej za pomocą przekształcenia płaszczyzny roboczej ustawić sobie taką płaszczyznę, której niebieski wektor wystaje do góry, czyli on mówi mi o wektorze podejścia narzędzia, wtedy stworzyć strukturę i do niego dodać operację.
Więc w większości sytuacji programowanie pięciosiówki w Splicie też nie wymaga od Was żadnych dodatkowych umiejętności, chyba że chcecie zrobić kombinację taką jak tutaj, czyli detal nie posiada czegoś, a Wy to chcecie dodać. Wtedy czasem trzeba tą płaszczyznę roboczą postawić, ale to też nie jest specjalny problem, jest to kilka kliknięć i wszystko właściwie wychodzi całkiem zgrabnie. No i oczywiście symulacja, to samo mniej więcej uzyskaliśmy na maszynie, tylko że w trochę innej kolejności wierciliśmy te otwory. Dzięki ślicznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. No, teraz chyba każdy może przyznać, że proste programowanie pięciosiówki, takie na zasadzie 3 plus 2 pozycjonowane, jakby leży w zakresie każdego programisty, tak? Czy każdy, kto się nazywa programistą, powinien dać radę to ogarnąć? I właściwie ten filmik, który trwa, myślę, 10 minut max, powinien Wam wystarczyć. No, taką mam nadzieję. Jeżeli coś było niejasne, oczywiście napiszcie to proszę na dole w komentarzu. Jeżeli coś było nie tak, również napiszcie to na dole w komentarzu. A jeżeli wszystko było tak, to oczywiście zapraszam do lajkowania, subskrybowania i dzielenia się ze znajomymi. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku już za tydzień.